Agnieszka, ty po urodzeniu drugiego dziecka dość szybko wróciłaś do pracy. Skąd taka decyzja? Ja myślę, że ja też tak nigdy z tej pracy nie zniknęłam, bo prowadząc taki biznes, jaki ja też między innymi prowadzę i bardzo dużo czasu spędzając w online, bo przynajmniej też ten akurat projekt, na premierze którego dziś jesteśmy, czyli wydawnictwo cyfrowe, jest osadzony w internecie, tak naprawdę nie musisz rezygnować, bo nie musisz chodzić codziennie od 9 do 17 do biura, w związku z tym jesteś w stanie dość płynnie, jak masz oczywiście wsparcie bliskich, taty, babci, tudzież niani, no to jesteś w stanie pracować, jakoś to wszystko pogodzić. Wróciłam, bo chciałam, bo tego potrzebowałam, bo no, jestem i zawsze byłam bardzo aktywną osobą i myślę, że nigdy nie byłabym w stanie tak całkowicie się wyłączyć. Natomiast paradoksalnie przez to, że uprawiam, i to mówię już od wielu lat, wolny zawód, że często sama sobie układam te grafiki, że mam absolutnie fantastyczny team ludzi, którzy ze mną pracują we wszystkich moich firmach czy spółkach, w których jestem, to ja mogę sobie też często pozwolić na ten taki czas z dzieciakami, że trzeba je odwieźć do szkoły, przywieźć, ugotować im obiad. To nie jest tak, że jestem mamą na weekend albo mamą, która widzi, jak dzieci śpią i jak się budzą. Absolutnie nie. Właśnie, bo my nie miałyśmy okazji porozmawiać po tym, jak zostałaś po raz drugi mamą. Jak się w ogóle czujesz? Jak powrót do figury? Jak synek? Fantastycznie. To takie słowo, które wiele w sobie kryje. Dał mi bardzo dużo spokoju i takiego balansu. Myślę, że się też mocno wyciszyłam z jednej strony, a z drugiej, że dał mi też bardzo dużo takiej energii, pozytywnego myślenia. Wiele rzeczy, które wcześniej mnie gdzieś bardzo mocno irytowały czy trapiły, po prostu naturalnie poszły sobie na drugi plan. No całe nasze życie, cały nasz dom kręci się wokół niego w dużej mierze i w ogóle wokół dzieciaków. Świetnie się wpisał w tą naszą szaloną, patchworkową rodzinę. Widzę, jak się niesamowicie rozwija też w obecności starszych dzieci i to jest dla mnie w ogóle ogromne odkrycie, bo no mam doświadczenie z dzieciakami, które widziałam, jak się rozwijają w swoim tempie, natomiast to, jak widzimy, jak on na tle tych starszych dzieci, w relacjach z nim, w interakcjach z nimi rozwija się, no to jest naprawdę coś wyjątkowego i ponieważ była dość spora przerwa w tym czasie, kiedy nasze dzieci już są naprawdę samodzielne, mocno, i on się pojawił, to wprowadził w nasz dom taki i z jednej strony spokój, a z drugiej naprawdę taką fajną, pozytywną energię. I to widać, to czuć za każdym razem, jak siadamy wszyscy do stołu i on gdzieś nam też towarzyszy. Dużo się bardzo śmieje, jest bardzo radosnym dzieckiem. W związku z tym mam wrażenie, że zawsze z nami był, a ma dopiero pół roku. No właśnie, i to jest niesamowite, jak ty pięknie o tym mówisz. I tak się zastanawiam, jak wy ogarniacie tą całą gromadkę, no bo to jest w sumie czwórka dzieci. Logistyka, kwestia logistyki, dobrej organizacji pracy, podziału obowiązków. Czasami dzieje się to z dnia na dzień, gdzie sobie tam planujemy jakiś nasz harmonogram dnia. Czasami z wyprzedzeniem, kiedy wiemy. No teraz będzie też dość intensywny czas w przypadku mojego męża, bo się zaczyna sezon letni, festiwalowy, dużo się u niego zawodowo też będzie działo, w związku z tym pewnie będzie trochę trudniej, ale uważam, że dobra organizacja i rozmowa o tym, co, kto, kiedy, jak, absolutnie u nas się sprawdza i powiem szczerze, że wszyscy mnie pytają, jak ty dajesz radę, czy jesteś zmęczona. W ogóle nie jestem zmęczona moim macierzyństwem. Pewnie jestem szczęściarą, bo mam super zdrowe dziecko, które się świetnie prowadzi, nie wymaga jakiejś nieprawdopodobnej atencji z naszej strony, tylko po prostu wpisał się w naszą rodzinę, która z założenia jest nietypowa, wyjątkowa i cały czas w drodze.